dalej mówimy o wierze, o tym, że Boży Sprawiedliwy, czyli ty i ja, z wiary ma żyć, że wiara ma być moim i twoim, moją i twoją walutą tutaj. I ten werset mówi o tym, że jeżeli ta wiara nie będzie w nas rosła, nie będzie w nas rozwijała się, to to będzie blokowało nasze życie. Bez wiary nie sięgniemy po żaden element Boży. Żaden element. Może być potężna Boża moc w naszym środowisku. Ale bez wiary to będzie po nas po prostu spływało jak woda po gęsi. To nas dotknie. Na chwilę stworzy nam takie środowisko, że będziemy czuli się lepiej. Jednak w konsekwencji to z nas opadnie później. Rozumiecie? Mamy od Boga pewien mandat i wykorzystujemy go. Umiemy, wiemy w jaki sposób uwalniać namaszczenie. Ale to nasza wiara jest tym chwytakiem. To tą wiarą łapiemy łaskę. Czyli wszystko to, co tak naprawdę Bóg ma dla stworzenia, bo Bóg ma tylko łaskę dla stworzenia. Niezasłużoną przychylność i Jego zdolność. I dzisiaj chcę mówić o czymś, co jest nieodłącznym elementem wiary, a mianowicie o uporze. List do Filipian 3,14. Ja zapisałem go z takiego przykładu, który nazywa się Biblia Toruńska. Biblia Toruńska to jest taki przykład naszych braci w Chrystusie, którzy sobie tak eksperymentowali przez pewien okres czasu tutaj w Polsce z różnymi Bibliami i potworzyli takie właśnie sobie wydania. I one są, jak w każdym z tych wydań, są różnego rodzaju błędy, ale jak w każdym też z tych wydań są elementy, które są prawidłowo przetłumaczone i należy z tego korzystać. Dlatego w ogóle, jeżeli się, oczywiście my tworzymy Biblię Mocy, natomiast to jeszcze zajmie nam kawałek czasu. I dlatego w ogóle, jeśli jesteśmy mądrymi ludźmi, to powinniśmy mieć różne przekłady biblijne w domach. A najlepiej wszystkie możliwe. Dlaczego tak jest? Bo kiedy studiujesz słowo, to nie możesz się opierać tylko na jednym zbiorze błędów. Weź wszystkie zbiory błędów, a z któregoś z tych zbiorów wyłuskasz rzeczy prawdziwe do danego elementu. I Biblia Toruńska tłumaczy list do Filipian 3,14 w ten sposób. Tłumaczy go świetnie, najlepiej. Jedno czynię. Zapominam, co za mną. I z uporem sięgam po to, co przede mną. Prę do celu ku nagrodzie. I to jest bardzo dobre tłumaczenie tego wersetu. Świetne tłumaczenie. Najbardziej zbliżony do oryginalnego. Jedno czynię, zapominam, co za mną. I z uporem sięgam po to, co przede mną. Prę do celu ku nagrodzie. Znamy ten element, zapominam o tym, co za mną. Ale tutaj jest rozwinięcie tego, że dążę do tego, co przede mną. Jak dążę? Z uporem sięgam. Jest zawarty tutaj element walki. Ludziom się wydaje, że to, że Bóg obdarował ludzkość łaską, to jest równoznaczne z tym, że się łatwo coś bierze od Boga. Nie. Dlaczego? Bo ziemia nie jest zbawiona. Ziemia nie jest zbawiona. Tak jak kiedy czytacie Biblię, to dochodzicie do prostych wniosków, że ziemia zostanie co? Zniszczona. Czyli Bóg zutylizuje ziemię.
Dlaczego zutylizuje ziemię i będzie nowa ziemia? Nieodnowiona, jak wielu myśli, jak wiele ruchów chrześcijańskich próbuje działać. Odnawiamy ziemię. Ja mówię, nie potrzeba odnawiać tego, co ma iść na spalenie. To jest bzdura. To jest tak jak remontowanie w ogóle kamienicy, w której są przegniłe fundamenty i ściany. Rozumiesz? To jest bzdura. Ziemia nie jest zbawiona. I atmosfera ziemska jest przepełniona demoniczną sferą. I żeby wziąć święte rzeczy od Boga, to trzeba się przez tą demoniczną sferę przebić. I co jest do tego potrzebne? Upór. Z uporem sięgam po to, co przede mną. Prę do celu. Co on robi? Prze do celu, bo on mówi, do celu się prze. Czyli muszę się zmierzyć z jakąś siłą, która chce mnie zatrzymać. Prę do celu. Są takie dwa skrajne nurty w chrześcijaństwie. Jedno mówi, że diabeł jest straszny, niszczący, ludzie się boją, krzyczą na nas, że przeklinamy diabła, jak wy możecie, czemu wy diabła przeklinacie? Diabeł jest okropny, trzeba w ogóle jeszcze go tam szanują. Chrześcijanie szanują go, przecież on był aniołem. Ja mówię, Boże kochany, my szanują diabła, nie mogę, ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, co jeszcze mu chcecie zrobić? Mówię, peeling, co chcecie? Kurczę, zaproście go na lunch, to się do domu. No kurczę, wiecie o co chodzi? To jest to groteskowe normalnie. Nie wiem, co nazwać w ogóle. No, ale jest też drugi ruch. To jest taki ruch ultracharyzmatyczny, który twierdzi, diabeł tam, diabeł, diabeł, w ogóle diabła, leje diabła, w ogóle dmucham na niego z wierzchności, w ogóle palcem niszczę. Wtedy się patrzę na tych ludzi i mówię, Boże, kochani, następni histerycy. No są histerycy, no nie rozumieją w ogóle tego. No zwierzchności niszczy. Poszedł w ogóle, idę rozwalić zwierzchność nad Polską. Ja będę jesteś chory na mnie. Zwierzę nad Polską idzie rozwalić. Mówię, ty nie wiesz, co to zwierzę w ogóle. Powiem więcej, ty w ogóle nie wiesz, kim ty jesteś. Bo gdybyś wiedział, kim jesteś, to by ci taka rzecz do bani nie przyszła. Bo i by było dawno temu, zrobiłbyś robotę ze swoją głową, byś dowiedział, kim jesteś. Zwierzność idzie rozwalić. To tak jakby kamieniami rzucać w Saturna. Nie o co chodzi. Możesz, bardzo proszę. Są tacy ludzie. Wiesz o co chodzi? I tyle. A to trzeba znaleźć balans. Jaki diabeł jest? Do czego on jest zdolny? Co on robi? Jezus o tym mówi wspaniale. Ja kocham Jezusa za wszystko. Ale ma takie na przykład rzeczy, które szczególnie mnie ujmują. To jest stratek. Ja kocham oglądać go jako stratega. I on mówi tak, jeśli ruszy przeciwko tobie książę i ma jakąś ilość wojsk, to jeśli chcesz wyjść w pole, aby z nim walczyć, to co zrób? Policz koszta. Policz koszta. Czy ciebie na to stać? Ludzie mówią, diabeł pod moimi nogami, diabeł pod moimi nogami. Ja mówię, człowieku, ty w ogóle nie spotkałeś diabła w życiu, powiedziawszy. Jak większość ludzi nie spotkała diabła. Rozumiecie? Mamy do czynienia w 90 paru procentach z najsłabszą kastą demoniczną. Daimon. Mówi o nich Pismo Święte. Czasem zdarzy się, że niektórzy z nas od czasu do czasu będą się zderzać z kastą wyższą Daimonion, o której mówi Pismo Święte. Rozumiecie? Ale nad nimi są jeszcze dwie kasty. A nad nimi jest dopiero szatan. Bez przesady. To tak nie działa wszystko. Jesteśmy panami tego świata w imieniu Jezusa, ale żyjemy na spaczonym, chorym globie. Rozumiecie? W którym w partyzantce poruszają się siły demoniczne. Nie posiadają one władzy, żadne.
bo my posiadamy władzę, ale posiadają moc. I tej mocy świetnie używają. I trzeba użyć odpowiednich narzędzi. Są różne narzędzia komunikacji. Na przykład jest narzędzie, przepraszam bardzo, dziękuję uprzejmie, jakże Pan może, proszę się zatrzymać. Ale takich komunikatów nie użyjesz do bandziora, który wtargnął Ci do domu, tak? Tylko musisz użyć innego narzędzia. Styk lub pała, stołek, rozumiesz o co chodzi? I w łeb. Inne narzędzie. Bo inna forma komunikacji. Rozumiecie, co chodzi? Bo coś innego się dzieje, trzeba czegoś innego użyć. Raz używamy łyżki, raz widelca do jedzenia. I tak w każdej dziedzinie życia. I musimy nauczyć się tego, że do celu trzeba przeć. Bo cel, święty cel, jest oddzielony od naszego życia przez demoniczne strefy, przez które trzeba się co? Przedrzeć. I nie ma żadnego problemu się przez nie przedzierać. I nie trzeba mieć żadnych skutków ubocznych przedzierania się, jeżeli się używa odpowiedniej strategii. Bo diabeł się cofa przed strategią określoną, a nie przed tym, że ty w ogóle biegniesz do przodu, na łeb, na szyję, krzyczysz w ogóle won, 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 won. To nie tak. Parcie do celu. Po co? Ku nagrodzie. Chcę, żebyśmy przeczytali Ewangelię według Łukasza. 8 rozdział. Ewangelia według Łukasza, 8 rozdział. Wersety od 43 do 48. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzywszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Jedzie Jezus i tłoczą się za nim ludzie, pełno ludzi. Jezus już jest znany w tym czasie. Wiedzą, że jest uzdrowicielem. Nie jest znany, bo jest Mesjaszem. Jeszcze w ogóle praktycznie nikt nie wie, że on Mesjasz. Jest to jeden z takich ludzi, którzy chodzili wtedy po Izraelu. Takich ludzi, jak Jezus, chodziło wielu. Tak zwanych nauczycieli. Chodził taki nauczyciel i wokół nim kręciły się wokół niego mniejsze lub większe ilości ludzi. Zależy od tego, co robił i co głosił. I tak jak Jezus, było wielu w tamtym czasie. I szedł taki Jezus, taki nauczyciel i tłum, i był za nim tłum. Czemu był tłum? Bo on uzdrawiał chorych i wypędzał demony. To nie było tak jak dzisiaj, że musisz poprosić chorego, żeby dał się uzdrowić. Rozumiesz? I przedstawić mu, dlaczego w ogóle można to zrobić. Ty dzisiaj wielokrotnie choremu musisz wyjaśnić, dlaczego możesz go uzdrowić. A jeszcze chory się musi na to zgodzić. Taki jest czas dzisiaj. A to był inny czas wtedy. Wtedy ludzie biegli za takim człowiekiem, który uzdrawiał, bo wtedy była choroba na chorobie. Wtedy się żyło po 30 parę lat. Jak ktoś miał 7 dych, to był taki zgret, że nie pytaj. Rozumiesz? Wtedy choroby dziesiątkowały ludzi. I ludzie biegli do uzdrowicieli. I za Jezusem były tłumy. I te tłumy wierzyły w to, że one muszą iść za Nim i poczekać na jakąś manifestację Jego działania. Rozumiecie? I one się tłoczyły, dotykały Go, napierały na Niego. I była tam kobieta, która miała krwotok
I to nie był krwotok z nosa, tylko to był krwotok z narządów rodnych. Dlatego był to, dlatego że gdyby to był krwotok z nosa, to by nie było żadnego problemu. Ale ona ukrywała to, że ma krwotok z narządów rodnych, bo jako taka była nieczystą w Izraelu. I jako nieczysta nie mogła przyjść po uzdrowienie. To było chore. Wszyscy mogli przyjść do po uzdrowienie, ale nie kobieta na przykład, która miała okres w tym czasie. A nie daj Boże, żeby jeszcze miała krwotok. Ona była nieczysta. Jeśli ona by dotknęła mężczyzny, przede wszystkim mężczyzny w tym czasie, to mogła zostać za to zabita. Rozumiecie? Przedmiot, w tamtych czasach przedmiot, który dotknęła kobieta mając okres, rozumiecie, musiał przez 5 dni być niedotykany przez nikogo. Dopiero szabat oczyszczał w ogóle ten przedmiot. Jest taki fragment w Biblii, że jedna dziewczyna w ogóle próbowała ukryć coś tam, schowała takie bożki pod siodło w wielbłądzie i usiadła na tym siodle. I oni szukali tych bożków i tam wpadli i mówili, gdzie są te bożki? A ona mówi, nie ma, a pokaż, co jest pod siodłem. A ona mówi, nie mogę, bo jestem w czasie oczyszczenia. I oni... To działa, ona i tak płatę nabyka. Rozumiecie? Jeśli mężczyzna by obcował z kobietą, która miała okres, to musiałby złożyć owce w ofierze. Się nie opłacało. Rozumiecie? Warto było poczekać. A ktoś doniósł, że on miał stosunek z żoną, kiedy miała okres, owca szła na rzeź. A teraz mamy kobietę, która ma nie tylko, nie ma okresu, ale ma coś gorszego, ma ciągły krwotok z narządów rodnych. Ona się ukrywa z tym. Ona w ogóle nie powinna być w tłumie, ona powinna siedzieć gdzieś w domu i czekać, aż jej to się skończy, albo jak umrze. Ona nie mogła iść do zgromadzenia. Nie mówiąc o tym, żeby weszła w tłum. Ale co ona robi? Ona, ryzykując swoje życie, wchodzi w ten tłum, przepycha się przez ten tłum i dotyka Jezusa. I dopiero w tym momencie, kiedy ten dotyk spoczął na Jezusie, a pamiętajmy, że tych dotyków jest masa na Jezusie, bo różni ludzie go dotykają, ale to był ten, dopiero on odczuł ten dotyk. I kiedy ona go dotknęła, to on odczuł, że moc z niego wyszła. I ta moc, która z niego wyszła, uzdrawia tą kobietę. Jezus mówi, kto mnie dotknął? Piotr w ogóle, jak to usłyszał, to... Ale kto cię dotknął? Setka ludzi. Wszyscy cię dotykają. Wiesz, o co chodzi? Każdy cię dotyka. Jezus mówi, nie. Był tu jeden dotyk. Jaki to był dotyk? To był dotyk wiary. Co towarzyszyło temu dotykowi? Upór. Ona była uparta. Ona zaryzykowała wszystko w tym uporze. I to jest element, który jest z wiarą zszyty. Jeżeli w naszej wierze nie będzie uporu, to nasza wiara nie dostanie się do źródła mocy. Źródło mocy może być blisko, ale potrzebujemy uporu, żeby tam pójść. Musimy być uparci. Ktoś czasami pyta, ile mam wierzyć jeszcze? Ja mówię, do skutku. On mówi, jak to do skutku? Ja mówię, no do skutku. No po prostu do skutku. Masz wierzyć do skutku danego zjawiska. Do skutku. Do końca. A ile ja mam za to zapłacić? Wszystko, co masz, połóż życie w tej wierze. A zobaczysz, co się zacznie dziać. Uparty w wierze sięgnie po moc. Nieuparty nie sięgnie.
Tak jak setka tych ludzi, czy dwusetka, czy nie wiem ile ich tam było wokół Jezusa. Zauważcie, żaden z nich nie sięgnął po tą moc. Żaden z nich. Być może niektórzy z nich się dowiadywali, że ma przechodzić tutaj Jezus i byli pierwsi. Wstali rano, na luzie, zjedli śniadanko i poszli szybciutko przy Jezusie się powołać. Rozumiesz? Nie było tam żadnego uporu. Był lajcik. Dzisiaj masa chrześcijan chce, żeby w ich życiu działy się cudowne rzeczy, jednak chcą wstać rano, zjeść śniadanko, rozumiesz? I ewentualnie się przejść. Mówią, okej, jeśli tutaj się przydarzy coś niesamowitego, będzie cudownie. Wiecie, tak żyją. Ja mówię, to jest łaska, ja żyję w łasce. Ja mówię, nie żyjesz w żadnej łasce. Nie żyjesz w żadnej łasce. Bo do łaski jest potrzebna wiara, a do wiary jest potrzebny upór. Upór, przyjaciele, to jest system działania charakteryzujący się powtarzaniem tych samych zachowań, decyzji, próśb i wykazywaniem tych samych poglądów. To jest upór. To jest system charakteryzujący się powtarzaniem się systematycznie zachowań, decyzji, próśb, wyrażaniem tych samych poglądów. To jest upór. Uparty jestem. Uparty jestem. Pod ciebie cieknie z bólu, a ktoś się ciebie pyta, jak się czujesz? Świetnie. Świetnie się czujesz? Tak. Bardzo dobrze się czuję. Nigdy lepiej się nie czułem. Mam nieustające pasmo sukcesów w tej dziedzinie. Ale ty nie chorujesz? Nie chorujesz? Nie. Nie choruję. Nie choruję. Jestem zdrowy. Jestem silny. I musisz to powtórzyć 1000, 2000, 8000 razy wielokrotnie. Bo będziesz miał 1000, 8000 pytań. Od twojego umysłu i od umysłów innych ludzi. Ale musisz być uparty. Musisz powtarzać. 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 Zauważyliście, że wbijanie gwoździa jest cholernie nieciekawe. Jest przedmiot, w który się wbija, jest gwóźdź i jest młotek. Ja kiedyś miałem taki okres w życiu, że uczyłem się na elektromontera. Miałem takie warsztaty. Na tych warsztatach był taki majster alkoholik. I on był na kacu chyba zawsze, jak był w pracy. I on nienawidził wszystkich, a nas przede wszystkim. Bo musiał w ogóle nas uczyć czegoś. Jak był już w takim skrajnym wyczerpaniu alkoholowym, to on przychodził i kazał nam robić młotki. Braliśmy takie kawałki metalu i piwnikiem kazał nam robić młotek. W ogóle wiecie, o co chodzi? Starcie kawałka tego metalu trwało 6 godzin. Piłowałeś młotek. Ja w ogóle... Filozofia młotka to mi utkwiła w głowie człowieku bardzo mocno. Ja mówię, młotek to jest strasznie nudny przedmiot. A rozumiesz? Jednego dnia piłowałem jeden kawałek, a drugiego dnia drugi kawałek i mi wyszedł młotek. Ale dlatego młotek taki jest, bo taki być musi. Jest prymitywny i służy do tego, aby w sposób powtarzalny uderzać w gwóźdź. Wtedy to gwóźdź wchodzi w przedmiot, łącząc ten przedmiot z czymś na przykład. Młotek jest uparty. Produkcja młotka jest uparta. Rozumiecie? Upór towarzyszy rzeczom stałym. Coś, co ma być stałe w naszym życiu, wymaga upartego działania. W mniejszym lub większym stopniu. Każdy sport,
który się uprawia, wymaga powtarzalności. Ludzie chcą kolorytu, chcą, żeby było ciekawie w życiu, ale powtarzalność ich przeraża. Ile razy mam jeszcze mówić, że jestem zdrowy? Ja mówię, aż będziesz zdrowy. A w ogóle, dlaczego mi zadajesz to pytanie? O co tu mi chodzi? Wyznawaj prawdę Bożą, że jesteś zdrowy. O co ci chodzi? A może jest coś jeszcze? No wie, jest konferencja z Randy Clarkiem. Na przykład. Psalmy pochwalne, cię do mnie dzwoni człowiek. Pomódl się o moją rwę kulszową. A go znam. Mówię, on z Krakowa jest. Mówię, do Popiołka, jeśli na nabożeństwo nie się uzdrowi. Nie pójdę! Mówię, to daj mi spokój. Nie będę się modlił o twoją rwę kulszową. On mówi, Antoni mówi tak, to będę sobie śpiewał psalm pochwalny. Ja się rozłączyłem, bo to jest kretyn. Dlaczego teraz rwa kulszowa napadła? Rozumiesz? Głupota to do tego prowadzi. On nie pójdzie. On nie pójdzie do kościoła, żeby się o niego pomodlić, tylko będzie śpiewał psalm pochwalny. Rozumiesz? Bo to jest kolorowsze, fajniejsze, milsze. Upór działa niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia. Nieważne, co jest na zewnątrz, co nam przeszkadza. Upór to upór. Prze do celu. Nieważne też, jakie powstają nowe informacje po drodze. Upór trzyma się jak koń dyszla tego, co się nauczył. Zna określone prawdy i prze na podstawie tych prawd do końca. Upór to niezmienne poglądy i zachowania. Bez względu na okoliczności i jakieś informacje dodatkowe. Zaczyna się, pojawiła się jakaś choroba. Zgromiłeś ją, idziesz za jakiś czas zrobić badania. Nie jest lepiej, tylko gorzej. Przychodzisz i mówisz, słuchaj, pogorszyło mi się. Ja mówię, dlaczego tak twierdzisz? No bo mam badania. Mówi, od kiedy masz te badania? Od wczoraj. Ja mówię, a krzyż działa od 2000 lat, co jest starsze? Mówię, błagam cię, co mnie badania twoje wczorajsze? Twoje badania nie mają żadnego, ale się pogorszyło. Ja mówię, to nie ma znaczenia, co się stało. No bo był rak sotwa. Kiedyś Duch Święty pokazał mi, że on naprawdę działa jak materiał wybuchowy. Rozumiecie? On jest jak plastik. Wiecie, co kocha plastik? Opór. Im większy opór, tym bardziej wali plastik. Jak plastik przyczepisz na szybie, rozumiesz? To niewspółmierny będzie wybuch do tego, gdybyś go przyczepił na ścianie betonowej. Przyczep go na ścianie, ruinę zrobi. Na szybie to po prostu pójdzie i uderzy do przodu. Tak naprawdę byśmy tu przykleili plastik na tej szybie, to by rąpnęło, to najwyżej by były osoby tutaj z tyłu, co siedzą w szkle. Ale jakbyśmy położyli go, dołożyli tą samą ilość na ścianę, to by nam zburzyło ścianę. On kocha problem. Rozumiecie? Boża moc, im większy problem, tym bardziej wali. To jest odwrotnie proporcjonalne. To nie jest tak, jak w ogóle się nam wydaje. No, bo tutaj to jest taka drobna sprawa, to sobie Bóg poradzi. Nie, Bóg kocha wyzwania. Zauważyliście, że 2000 lat temu jako człowiek rozpieprzył śmierć. Zauważyliście takie coś? Kocha wyzwania. No nikt takiego numeru nie zrobił jeszcze nigdy. Nikt! 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 Nie stworzył testamentu, a potem sam przyszedł na jego odczytanie. Nikt!
to mistrz. On mówi tak, umrę, ale potem do was przyjdę. Mówi, pamiętajcie o tym. Na razie umrę. Na razie mam taki czas. Na razie umrę, ale potem przyjdę. I zrobiły potem robotę. Oni się tak patrzyli jak żaby na niego. Rozumiecie, o co chodzi? To był szok dla nich. Mówi, potem przyjdę. Będzie dobrze. Jak będzie dobrze, jak idą cię zabić. Kocham wyzwania. Upór to tajemnica sukcesu. To jest droga do sukcesu. Upór to jest zaangażowanie, z którego wyrasta pasja. Rozumiecie? Upór to jest zaangażowanie, z którego wyrasta pasja. Ludzie mówią, ja nie mam pasji żadnej. Ja mówię, bo nie jesteś uparty. Ja jestem uparty 20 lat. I moja pasja dla Królestwa nie spada. Kiedyś byliśmy z taką grupą, się spotykaliśmy takich chrześcijan na początku naszego nawrócenia i taka siostra w Chrystusie, ona mówi, a tam to będziesz starszy, to ci przejdzie. Ja mówię, co mi przejdzie? Też taka byłam gorąca dla Pana. A w 70 którymś, wiesz. Ja w ogóle siedziałem i nie wiedziałem, co ja mam z tym robić. Wiesz, co to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo jeszcze nie wiedziałem do końca, co to jest prawda, co nieprawda. Mówię, nie dobrze. Powiedziała, że mi przejdzie. Mówię, przejdzie mi to może? Naprawdę? Patrzyłem na nią, w ogóle wiecie, o co chodzi? Gdzie w ogóle z uśmiechem od ucha do ucha mówiła, w tym roku, bo to nowy rok był, podjęłam decyzję, że przeczytam całe pismo. Słowo honoru. Nawet Księgi Kronik. Ja mówię, 40 lat nawrócona. Mówię, naprawdę ze mną będzie to samo, Pani? Rozumiesz? Święta geriatria. Nie przejdzie mi. Nie ma chrześcijańskich emerytów. Nie ma. W służbie się nie chodzi na emeryturę. Rozumiecie? Nie w tym zawodzie. W tym zawodzie im starszy, tym lepszy. Im starszy, tym silniejszy. Im starszy, tym większy. Im starszy, tym młodszy. Rozumiecie? To jest w tym zawodzie tak się żyje. Ale to jest możliwe, jeżeli jesteśmy uparci. Bo jak nie jesteśmy uparci, to pasja nie powstanie. Albo jeśli powstała, to będzie gasnąć. Gasnąć będzie. Mówię, o, kiedyś to powiem. Co mnie obchodzi kiedyś? To te takie stare nurty są takie chrześcijańskie, które mówią, no tak, to się zaczęło wtedy, tam na Litwie, tam w ogóle w Rosji, takie były tam sytuacje. Mówię, i oni to wspominają, oni to czytają, mają kroniki. Naprawdę. Jest taki jeden kościół w Polsce, on od XIX wieku, tam jest kronika. I mają w tej kronice tam fajne rzeczy zapisane. Takim językiem archaicznym, wiecie, tak, bo to zbór tam, wiesz, 100 lat, czy tam 120, czy tam ileś, wiesz, i tam takie kroniki. I pastor przeczytał psalm tam któryś i któryś, a potem przyszedł duch i chrzcił. Wiecie, o co chodzi? I fajnie, no. Ale to było 100 lat temu. Na Zaolsiu usługiwaliśmy, siedzimy w kościele. Wychodzi grupa uwielbienia, mają trąby. Takie trąby. Człowieku, taka orkiestra. Rozumiesz? Jak w Sąsiada. W taki, nie wiem, czy wyglądacie taki serial czeski, czechosłowacki. Sąsiedzi, to potem to bajkę nakręcili na tej podstawie. A to był w latach 70. i serial Sąsiedzi. Rozumiecie? I te trąby. Agata tak siedzi, patrzy na te trąby. Oni wyszli z tymi trąbami. Grupa uwielbienia. Agata mówi. Tak do mnie mówi. To czy to ma ze 100 lat ten kościół? A taki drugi z boku siedzi koło nas. Zborownik. Rozumiesz? Mówi. Ha, 200. Mówi, 200 lat kościół. Od 200 lat to się spotykają. I w tym samym stanie są. Rozumiecie? Byliśmy w kościele, który miał 600 osób. 600 osób, który tam był ze 150 lat już. I my tam, ja tam kościół miałem, a przede mną było długie takie przedstawienie Goliata
i Dawida. Drama. To trwało z pół godziny. Polegało to na tym, że oni mieli papierowe kulki i Dawid tam rzucał w Goliata. Goliat się tam chwiał, unikał. I naprawdę to było przed moim głoszeniem. Takie rozumiecie, o co chodzi. I to wszyscy byli tym cholernie podekscytowani takim zjawiskiem, nie? Ja wszedłem na tą kazalnicę, mówię tak, zobaczcie, kupa ludzi, no 600 ludzi. Ja mówię, przepraszam, mówię, wy jesteście wszyscy poważni? Oczywiście to było moje ostatnie głoszenie w tym kościele, już tam mnie nie zaprosili. Ale ja mówię, to jest niemożliwe. Mówię, naprawdę ekscytujecie się tym, że dwóch facetów rzuca w siebie kulkami? Świat umiera, mówię. Co dwie minuty idzie człowiek do piekła. Świat umiera. A to kulki. Tam nie było pasji. Ona zgasła. Ta pasja była tam 200 lat temu. Jak było przebudzenie na Zaolziu. Szli jak przecinaki. W tamtym czasie. Nic ich nie ruszało. Stanęli prorocze przeciwko całemu systemowi. Rozumiecie? Nauczyli się tego od braci Morawskich. Którzy działali tak w XVIII wieku na Morawach. Szli, ale potem gaśli. Dlaczego? Nie było uporu. Nie było zaangażowania. To przez upór ludzie stają się aktywni i uwalniają swój potencjał. Przez upór. Nie jesteś uparty, nie uwolnisz swojego potencjału. Rozumiesz? Upór to gorliwość połączona z determinacją, podsycana entuzjazmem. To jest upór. To jest gorliwość, która się łączy z determinacją i towarzyszy temu entuzjazm. Rozumiesz? A nie człowiek załamany jak ta sołtysa, że by niedziela. A mam służbę. Bo się żygać chce. Rozumiesz? Przyj! Agata jak rodziła, Ona krzyczała, a te siostry mówią, przy! A ona parła. Parła, ja stałem, się przyglądałem. Wreszcie patrzę, wyszły obydwie, zostawiły mnie z tą rodzącą. Mówią, trzymaj, mówi, takie były sądy takie dwie przy brzuchu przyklejone. Trzymaj, mój, bo się odkleja. Ja mówię, ale jazda! Kazały jej przejść i poszły. Mówię, w ogóle tak krzyczy. Sara głowę wystawia, też krzyczy. Rozumiesz? Ja mówię, o co tu chodzi, Boże, jakie mam z tego mam objawienie jakieś? A do siebie mówi, tak się będziesz do mnie modlił, inaczej nie będę słuchał. Tak się będziesz do mnie modlił. Tak. Bo ona rodzi przez determinację. Uwalnia determinację i wychodzi życie. Zobacz, co temu towarzyszy. Zobacz, co temu towarzyszy. Tam nie było żadnego spokoju. Sara wyszła, robiła dymu. Rozumiesz? Wtedy się właśnie dowiedzieliśmy, że ma wspaniały głos. Na pewno będzie dobrze śpiewać. Wszystkie dzieci chwiliły. Jest. Skończyło się po 2 latach. 2 lata tak krzyżała. Taką miała determinację. Ten skład, gorliwość połączona z determinacją i podsyconym entuzjazmem wyzwala energię, która pozwala przenosić kule. To wyzwala energię, która pozwala przenosić kule. To coś, takie połączenie. Rozumiecie? Gorliwość plus determinacja posłodzone entuzjazmem. To przenosi góry, nie naładowanie sobie głowy informacją lub przeduchawianie zjawiska, ale parcie. Nigdy nie słyszałem o porodach, które są inne. Dzisiaj jest moda na nowe porody. Zastrzyk w kręgosłup, brzuch przecięty, dziecko wyjęte. Ona nie wie, czy urodziła. Nie dlatego, że nie mogła, tylko dlatego, że wybrała taką drogę. Rozumiesz? Miała prawo. Aleluja.
każdy ma prawo w ten sposób żyć. Rozumiecie? Tylko to nie przynosi prawidłowych efektów, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. Upór to odpowiedź na kult intelektualnej pseudowiary. To jest odpowiedź. Pseudowiara jest kultywowana dzisiaj. Rozumiesz? Chodzi jeden z drugim, on wierzy. Środowisko jest przyjazne. On ma naturalne zdolności, takie jak miał zawsze od urodzenia i on chodzi w wierze. To nie jest żadne chodzenie w wierze. To nie jest żadne chodzenie w wierze. Chodzę w wierze, mnie nic nie rusza, jestem pełen pokoju Bożego. Ty zawsze byłeś zwykłą pierdołą. To nie pokój Boży ci towarzyszy. To pierdołowość twoja, którą masz od dziecka. Zawsze cię w mordę lali, rozumiesz, zawsze cię kopali. A teraz nazywasz to pokojem Bożym, który przewyższa wszelki rozum. Ja mam pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. A ty masz zwykłą, naturalną zdolność, rozumiesz, o co chodzi? I masz środowisko przyjazne. Bo w nieprzyjaznym środowisku, rozumiesz, zupełnie inaczej byś myślał. Jest taka książka Prześladowanie dla Chrystusa o przebudzeniu w Rumunii. Ja zachęcam, żeby przeczytać sobie tej książki. Ci ludzie żyli przez upór. Upór. Oni żyli przez upór. To nie znaczy, że mamy narzekać, że mamy dobrze. Chwała Bogu, ja się cieszę, że mamy dobrze. Ja nie chcę, żeby w tym kraju było źle. Ale wiem, że nasza wiara musi być pełna uporu. Upór to wróg teorii. To jest wróg teorii. Teoria jest lajtowa. Rozumiecie? A upór pokazuje zaraz. Musimy to wprowadzić w życie. Kiedy? Teraz. Naprawdę? Tak! Przyjdź! Uderzamy w wierze. Idziemy. Zbieramy. Zapieramy. No wiesz, ale jednak się nie najlepiej czuję w tym okresie czasu. Co to kogo obchodzi, jak się czujesz? Co to kogo obchodzi, jak ty się czujesz? Co to ciebie obchodzi, jak ty się czujesz? Co cię to obchodzi, jak ty się czujesz? Zapytaj jakiegoś mistrza, który zdobył jakieś mistrzostwo, czy w ogóle odrabiał taki motyw w życiu, że usiadł mówi, kurczę, tak się słabo czuję. Nie! To był pasjonat! On miał cel! Rozumiecie? Cel! I nie było słabo się czuję. Jak człowiek mówi, słabo się czuję i dzisiaj się tak zatrzymał w realizacji tego celu, to znaczy, ten cel nie jest dla ciebie ważny. Ten cel nie jest ważną sprawą. Rozumiesz? Sportowiec idzie po swój cel. Pojawia się kontuzja, wali się zastrzyk przeciwbólowy i się podnosi ciężary, albo się biegnie, albo się pływa, idzie się dalej. Dlaczego? Bo cel. To nie jest mądre. Ach, tam. Ma osiągnąć cel, żeby skały zrały. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tak myśli człowiek, który rozumie, czym jest upór. Upór to połączenie niezłomnego charakteru i wytrwałości. Dlatego tak wiele uczymy o charakterze. Rozumiesz? Bo tu trzeba niezłomny charakter w sobie wytworzyć. Ludzie wiary to ludzie wytwarzający w sobie niezłomny charakter. Ludzie, którzy nie poddają się, rozumiecie, pod lada przeciwnościom. Bo to trzeba charakteru, żeby się nie poddać pod lada przeciwnościom. Bo jak się ma charakterek, to się ogon podwija pod siebie, jak są trudności i mówi, Pan znajdzie inne rozwiązanie. Poszukam Pana. Ty nie masz szukać Pana, tylko masz iść w wierze. Kiedy? Teraz. Masz kuć żelazo, póki gorące. Rozumiesz? Masz się przebijać przez demoniczną atmosferę, która chce cię uwstecznić. Masz być uparty, jak muł. Rozumiesz? Uparty, jak muł. Muł powstał
przypadkiem. Skrzyżowali konia z osłem i wyrzekli muł. I wszystko u muła było fajne, tylko był bezpłodny. Bo muły są bezpłodne. I to może nie był najlepszy pomysł, żeby ten muł powstał, bo muł się nie rozmnaża. Ale w mule znaleziono jedno ciekawe zjawisko. Muła nie ciągnie do samców ani do samic. Muł to muł. Nie ma instynktu. Rozumiesz? Nie kręcą go sprawy seksualne. Wsiadasz na muła i lecisz do przodu. Muł jest ograniczony nieco. Nie jest rozproszony nigdy. Porządliwości nim nie targają. Koniem, osłem targają. Osioł ma nawet osobowość. Mówi, nie płutę. Rozumiesz? Konia trzeba wychować, bo koń znowu jest inteligentny. A muł nie. Do roboty idealne. Dlatego się mówi, uparty jak muł. Upór jest wysiłkiem, przyjaciele. Jako taki jest nieodłączną składową życiowych procesów. To jest wysiłek. Tu trzeba dokonać wysilenia się. Nie cofnę się w wierze. Nieważne, że boli, nieważne, że mówią, nieważne, że się czuję źle psychicznie, nieważne, że wszystko się wali dookoła. Nieważne, 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 nieważne. Nie chce się w wielu kościołach głosić tego rodzaju rzeczy, ponieważ ludzie boją się tego. Dają przykłady, wiesz, tam kiedyś małżeństwo wierzyło w wskrzeszenie swojego dziecka i ono umarło i oni go nie pochowali przez kilka dni i potem mieli sprawę w sądzie. Nie możesz tak, tu potrzeba mądrości Bożej. Wypadałoby zapytać, a dlaczego ta sprawa wyszła na jaw? No bo tam przyszedł ktoś i powiedział, że oni mają trupa w domu i oni zabrali i tak dalej. Ja mówię, wiesz, pewnie dlatego nie wstał z martwych, był zabrany. A rodziców skuli. Bo może jeszcze dzień, dwa. Rodzice by ogłaszali nad nim prawdę Bożą, dziecko by wstało. Może jeszcze dzień, dwa. Rozumiecie? Może jeszcze dzień, dwa. Jak Lester Samuel przyleciał na Filipiny, na usługę, to na pierwszego dnia, jak przyjechał na usługę, wzięli go bracia z kościoła i mówią, bracie Samran, mamy trupa, ale już umarł 5 dni temu, strasznie śmierdzi, ale go trzymamy, bo my wiemy, że tylko wskrzesisz z martwych. I Lester Bryszak pisze o tym, mówi, przychodzę, patrzę, mówi, rozwijają, śmierdzi człowieku cała chałupa, bo to są Filipiny. Rozumiesz, o co chodzi? Tam jest 40 plus. Trup śmierdzi, Lester się patrzy. W ogóle, no ale Duch Święty do niego mówi, no trup to trup. Czy nie żyje tyle, czy nie, czy nie, no. Módl się o trupa. Nie wskrzesił tego trupa. Ale to nie było związane jedynie z jego wiarą, bo to nieprawda. Wiecie, co tutaj odegrało główną rolę? Wiara tych ludzi w kościele. Oni byli uparci, oni nie pokowali tych zwłok. Oni te zwłoki trzymali, bo przylatuje brat Lester Samran. I tak naprawdę Lester Samran, to jego wiara być może w ogóle by nie sięgnęła tego, ale to była ich zbiorowa wiara. To ci ludzie wierzyli o tego trupa. A Samran przyszedł i postawił kropkę na i. Oni wierzyli, że brat Samran to jest punkt kontaktu z Bogiem. I to wystarczyło, żeby wskrzesić tego trupa. Bo Samral wskrzesił trupa. Tak, Samral wskrzesił, ale dlaczego Samral wskrzesił? Bo oni byli uparci jak muły na tych Filipinach, w tym zborze. Jeśli weźmiemy jakąkolwiek wiedzę lub jakikolwiek talent i pomnożymy to przez wysiłek, to otrzymamy umiejętność. Rozumiecie to? Jakikolwiek talent pomnożysz przez wysiłek, to otrzymasz umiejętność. Tak to działa. A gdy ową umiejętność pomnożysz przez wysiłek, otrzymasz sukces. Najpierw
Bierzemy słowo, bierzemy jakąś prawdę, bierzemy coś, co włożył w nas Bóg i co robimy? Wysilamy się, aby to się w nas wbiło. Robimy wszystko, żeby to się w nas wbiło. Rozmyślamy o tym, rozważamy tą rzecz. Robimy co? Wysiłek, jesteśmy uparci. Następnie, kiedy to się w nas wbije, staje się to naszą umiejętnością już, to teraz co robimy? Robimy kolejny wysiłek, żeby tą umiejętność prowadzić w życie. I co mamy? Sukces. Zawsze tak działa. To zawsze tak działa. Tylko ten wysiłek jest taki niechciany. Nie chcę tego wysiłku. Panie, miało być łatwiej. Panie, przecież Ty zapłaciłeś na krzyżu. Panie Ceroński mówił w ogóle, że za darmo, na fundamentach wiary. No za darmo. No za darmo, tylko się musisz do tego co? Dodrapać. Bo diabeł zrobił Ci, proszę Ciebie, blokadkę na ziemi. Blokadkę. Rozumiesz? Z kultury, która jest stworzona. My żyjemy w diabelskiej kulturze, rozumiecie to? W diabelskiej kulturze. W diabelskiej kulturze żyjemy. My nie żyjemy w środowisku przyjaznym dla chrześcijaństwa. My żyjemy w diabelskiej kulturze, antybożej, antychrystycznej. Taka jest ta ziemia. I trzeba się przebić. W księdze Daniela jest to proroczo opisane. Modli się Daniel i przychodzi do niego anioł i mówi: Danielu, miły Bogu, już 3 tygodnie wcześniej Twoja modlitwa dotarła do Pana. Ale anioł, który został wysłany przez Pana, aby rozwiązać Twoją sytuację, przez te 3 tygodnie walczył z demoniczną zwierzchnością zwaną Książę Grecji. I żeby nie archanioł Michał, który go wspomógł siłami swoimi, nie byłby w stanie się przebić. Ktoś powie, co to jest za historia? Przecież Bóg może zrobić tak. I to jest właśnie głupota ludzka. Bóg nie może zrobić tak. Bóg różnych rzeczy nie może. Nie może tak zrobić. Rozumiesz? Bóg jest wszechmogący tylko i wyłącznie z perspektywy Jego osoby, ale nie z naszej. Z naszej perspektywy Bóg nie jest wszechmogący. Rozumiecie? Bóg nie jest wszechmogący i Bóg nie działa suwerennie. Bóg nie może pstryknąć i strącić diabła. Panie, pstryknij! Ja nie pstrykam. Ja dałem Jezusa Chrystusa, którego masz przyjąć. Dałem Ci Ducha Świętego potem, który masz być wypełniony. I wiesz, co masz robić? Ty masz pstrykać. Dałem Ci palce, to pstrykaj. Na tej dramie to było pokazane. Na tej dramie. Ona rozkłada ręce, Chrystus rozkłada ręce. Nieodwrotnie. To ludzka głowa mówi tak: Panie, wyciągnij swoją rękę, a wtedy ja wyciągnę. Nie! Ty wyciągnij swoją rękę, a Pan wyciągnie. Nie, wyciągnij, Panie, swoją rękę. Nie, Ty wyciągnij swoją rękę. Rozumiesz? Kiedyś taki kaznodzieja, nie wymienię jego nazwiska, bo on się pogubił, ale modlił się do Boga i mówi: Panie, miałem taki okres czasu, że mnie budziłeś w nocy. Teraz mnie przestałeś budzić w nocy. Budź mnie znowu w nocy, żebym się do Ciebie modlił. I usłyszał głos Ducha Świętego. Wstań z nocy, a będziesz się do mnie modlił. On nie chciał tego usłyszeć. On miał doświadczenie, że Pan go budził. Ludzie mówią: mnie to zawsze Duch Święty budzi. Ja mam także budzika, nie muszę nastawiać. Wiesz, co to w ogóle jest, czy nie wiesz? Można się tak zaprogramować, że wstajesz o której godzinie chcesz. Słyszałeś o tym? Tak działa ludzki mózg. Chcesz? To będziesz wstawał o 4:15 codziennie, bez żadnego Świętego Ducha, nie mieszać do Ducha Świętego. Każdy człowiek może to zrobić, wierzący, niewierzący, rozumiesz? Każdy.
Tak działa ludzka psychika. Tak, Duch Święty budzi w nocy. A potem przestaje budzić. I wiesz, czego chce? Żebyś wstał. A wiesz czemu? Bo do tanga trzeba dwójka. Może teraz ty zacznij adorować Boga. Już cię wystarczająco długo adorował, przez rok cię adorował. A po adoryku teraz ty. Zaczepko. On cię zaczepiał. Rok. Rok cię w nocy zaczepiał i wstawałeś. Może teraz tylko zaczep. Ale tak mi ciężko wstać. To śpi. I nie mów, że jesteś przebudzeniowcem. Rozumiesz? Albo się przebudź. To nie Pan mnie przebudzi. Nie! Sam się przebudź! Sam się przebudź. Był czas, że budził mnie Bóg. A potem przestał mnie budzić. Nauczyłem się schodzić z łóżka, wychodzić śpiący, stawać na zimnych płytkach w kuchni i czekać, aż mnie ogarnie ziom z tych płytek. Jak mnie trochę ogarnął, otrzeźwiałem, aleluja, mogę się modlić. Płytki są dobre. Mało ci płytek, naszykuj sobie miskę z wodą przy łóżku. Spuścisz nogi, wsadzisz w wodę, od razu człowieku zobaczysz niebo. Rozumiesz? Najdalszą północ. Upór to jest obowiązkowy dla wszystkich ludzi marzących o sukcesie. Dla wszystkich. W obecnych czasach mówi się, że istnieją tak zwane samodzielnie działające siły. Mówi się, ufaj, Pan jest z tobą. Rozumiesz? Tak się mówi. To jest kłamstwo wszystko. Bóg działa przez upartych. Przez upartych ludzi. Przez ludzi, którzy się nie poddają. Ja na szkole wiary o tym uczę, że Bóg może działać tylko przez odważnych. Ktoś nie jest odważny, to nie będzie przez niego działał Bóg. Odważny to nie jest człowiek, który nie odczuwa lęków. Odważny to jest ten, który działa mimo lęku. To jest odważny. I Bóg z takimi działa. Aby twoja wiara działała, musisz być wytrwały i zdyscyplinowany. Inaczej twoja wiara będzie kuleć. Jeżeli na twojej drodze wiary nie możesz oglądać sukcesu, to nie widzisz tego sukcesu, to problemem może być brak uporu. Jeżeli mówisz, ja wierzę, ale nie widzisz sukcesu, to jest możliwe, że nie jesteś uparty w tej wierze, że odpuszczasz, że wyluzowujesz, że robisz sobie przerwę, że robisz sobie urlop, że chcesz sobie poleżeć, mówisz, muszę odpocząć, w niebie odpoczniesz. Odpoczniesz sobie w niebie. Rozumiesz? Ziemia to nie jest to miejsce, w którym masz odpoczywać. Na ziemi trzeba zasuwać. Zasuwać. Nie odpoczywać. Masz być w stanie odpocznienia i za pomocą mądrości nie dać się zabić stresowi i przepracowaniu. Ale twoją filozofią musi być zasuwanie na 200%. To jest ruch przebudzeniowy. Na 200%. Rozumiesz? Trzeba wyeliminować ze swojego życia pojęcia w ogóle nie chce mi się, można by łatwiej, może ktoś by mnie jakoś dopomógł w tym, może by mnie ktoś poniósł na plecach. Rozumiesz? Zamiast organizować sobie grupę wstawienników, bo akurat idziesz pracę, po jakąś pracę, rozumiesz? To zacznij przeć! Co to znaczy być upartym w wierze? Po pierwsze, nie porzucać celu w konsekwencji pojawienia się trudności. To jest po pierwsze. Nie porzucamy celu, gdy pojawiają się trudności.
Trudności nie są dla nas żadną informacją. Nie jest to informacja z nieba, a piekło nas nie obchodzi. Rozumiecie? Nie porzucamy celu. Ciągle ten sam cel. Po drugie, nie zmieniać prawidłowej strategii i taktyki działania w obliczu demonicznego naporu. Wiesz, że prawidłowo działasz, wiesz, że prawidłowo wierzysz, wiesz, że prawidłowo idziesz. Nie daj się z tego wybić. O, coś tam się wydarzyło. Muszę coś pozmieniać, wszystko pozmieniać muszę. Nic nie musisz pozmieniać, masz być uparty. Jak trzeba coś pozmieniać, Duch Święty ci pokaże, żeby coś pozmieniać. Natomiast najczęściej musisz być uparty. Rozumiesz? Uparty. Jeśli jeszcze żyjesz w jakiejś sytuacji, ok, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Koniec jest wtedy, gdybyś umarł. Żyjesz, to wierzysz i przesz do przodu, póki żyjesz. W ogóle wiecie, że taka postawa rozwala diabła? To jest postawa, która diabła rozwala. Przychodzi do ciebie diabeł i mówi, takie są trudności, takie, a ty mówisz, ale przepraszam, co ty reklamujesz? Jakie rzeczy ty reklamujesz? Co ty? Uważasz, że mnie można chwycić, tak jak Izraelitów, przez Goliata? Co ty robisz? Ja mam cel. Ja ten cel osiągnę. Rozumiecie? Po trzecie, nie robić zbyt wielu rzeczy naraz, aby osiągnąć sukces. To jest działanie odcinkowe. Działamy odcinkowo. Odcinek A, B, realizacja, C, D, realizacja. A nie, w ogóle człowiek mi opowiada, bo ja nie mam wielkie wizje. Wiesz, jakim będę apostołem. Ja mówię, spoko. Ani tobie to nie pomoże, ani mi, ani Bogu. Rozumiesz? Nikomu. Naprawdę nie musisz takich rzeczy w ogóle określać. Mówię, masz jakieś tutaj ruchy związane z tym tematem? No nie, ale tak mam przez Pana objawione. Niech ci Bóg błogosławi. Masz co, tu masz się do roboty. Jaką dziś masz robotę? Dziś. Co masz do roboty dziś? No dzisiaj to tak miałem mieć pracę, jakoś sobie znaleźć, ale tak właśnie jestem cały w tej euforii, że będę apostołem. Zależy mi na tym, żebyś nie umarł z głodu do tej pory. Fajnie, że będziesz apostołem, który będzie budował masę kościołów, ale idź do pracy. Bo się wysztywnisz do tego czasu i się będzie trzeba wskrzeszać apostole. Żeby być apostołem, tylko przeżyć trzeba. Trzeba przeżyć na dzień dzisiejszy. Żeby jutro być apostołem, to musisz trzeba jeść. To iść do roboty. Rozumiesz? Ale ja mam takie powołanie w ogóle, żeby w pełnym etacie w ogóle działać. Ja mówię, człowieku, ty nigdy na etacie nie będziesz. A jak jesteś na etacie, to jesteś 5 minut, bo cię etat męczy. Mówię, zrób coś ze sobą. Najpierw pobądź na etacie, żeby zejść z etatu. Rozumiesz? Dotknij tego. Dotknij. Rozumiesz? Zrealizuj ten odcinek. Ten odcinek. Bądź uparty na tym odcinku. Zobaczcie, ta kobieta była oparta na odcinku jakimś. W ogóle ludzie mają tendencję do życia wielkimi wizjami. Ja kocham wielkie wizje. Sam jestem wizjonerem. To nie chodzi o to. To chodzi o to, że sobie załóż zeszycik. Taki niebieski sobie. Kilka zeszyć. Jeden niebieski. Wielkie wizje napisz. Niebiańskie. I w nim sobie tam po prostu opisz te wielkie rzeczy, które będziesz tam robił w przyszłości. Opisz sobie, połóż go na półkę. Rozumiesz? Potem sobie kup drugi, jakiś taki zielony, taki zeszycik nadziei. I sobie znowu napisz w tym zeszyciku, co będziesz robił, tak? Na przykład w najbliższym roku, tak? A potem sobie kup taki czarny, tak? I w tym czarnym to zapisz, co masz dziś do roboty. Gwarantuję, że tego czarnego będziesz najczęściej używał i potem zmieniał. Czarny na czarny, czarny na czarny, bo to, rozumiesz? A potem sobie tylko będziesz odkreślał ptaszek w zielonym, rozumiesz? A od czasu do czasu chlaśniesz coś w niebieskim. Mało będziesz ich używał, tych zeszycików, a tych czarnych się nazbiera, rozumiesz? Kupa. Bo się działa odcinkowo, bo Jezus działał jak odcinkowo. Po czwarte, być pracowitym.
czyli systematycznie wkładać energię w określone zadanie, ćwiczyć się w tym, aby z tego nie wyjść. Musisz być pracowity. Wkładam całą energię w dane zadanie. A nie, robię coś, a głową jestem gdzie indziej. Coś ci powiem, jeżeli nie będziesz szczęśliwy, wykonując właśnie to zadanie, to twoja pasja będzie gasła. O, rozumiesz to? Wykonaj zadanie. Weź się potem za następne. Uwolnij potencjał w to zadanie. Potem uwolnisz następne. Bądź pracowity. Następnie trenuj się i doskonal w temacie wykonywania określonego zadania. Jest jakieś zadanie, to się rozwija w temacie tego zadania. Nie bądź pasywny, nie rób tego byle jak. Rozwij się, naucz się czegoś. Rozumiesz? Bierzesz się za coś, naucz się. Nieraz tutaj gadaliśmy na temat w ogóle miksera. Ile razy my o tym mówiliśmy? Bierzesz się za mikser? Dowiedz się o tym mikserze. Rozumiesz? Internet i kujesz. Po co pan mnie poprowadzi w mikserze? Widzieliśmy, jak pan prowadzi nieraz w mikserze. Wiecie, jak pan prowadzi w mikserze? Przez Google'a. Google'a pan używa. Rozumiesz? Bo w Google'u jest napisane, jak to obsługiwać. Jeszcze tam, trzeba tam usiąść, wsadzić nos i z pasją rozkminić temat tego miksera. A potem tam wejść, tak? I nie trzeba wtedy co 15 sekund wzywać imienia pańskiego nad każdym drutem, co tam wystaje. Tak? Pomógł bezbożny Google? Pomógł. Rozumiesz? Google bezbożny pomógł. Szósta rzecz. Naucz się rezygnować z chwilowych przyjemności na rzecz zrealizowania określonego celu. Chwilowe przyjemności są zasadzki diabelskie. Cel, rozumiesz, do którego dążysz, to jest droga, którą masz przejść. I jeżeli tam są na tej drodze odstępstwa pod tytułem zrób sobie dobrze na chwilę, rozumiesz, to musisz się nauczyć z tego rezygnować. Po prostu. Chwilowe przyjemności nie dadzą ci satysfakcji. Gdy realizujesz jakiś cel, idziesz po nagrodę. Po nagrodę. Warto poświęcić małe przyjemności. Warto to zrobić. My zaczynaliśmy służbę, przez 7 lat nie byliśmy na wakacjach. Przez 7 lat nie mieliśmy ze sobą randki, spotkania, nic. Przez 7 lat na lodówce wisiał grafik, kiedy się mogę spotkać z moją żoną na 15 minut dziennie i z nią zjeść śniadanie albo wypić kawę. Przez 7 lat. Rozumiecie? Dlaczego tak było? Bo mieliśmy cel. Cel. Konkretny cel. Ludzie mówią, jaka to cena? No taka cena. Ja się zdecydowałem taką cenę płacić. Bo mnie interesuje cel. Do czego zdążam? Do nagrody. Ja poważnie do nagrody podchodzę. Ja nieraz to powtarzałem. Ja nie idę po zbawienie, ja idę po koronę. Ja już zbawiony jestem. Ja idę po koronę teraz. Ponadto, jak się tak idzie, to nie trzeba się martwić, że życie nie będzie przyjemne. Życie będzie przyjemne. Bo ja na swojej drodze mam bardzo dużo przyjemności. Ale nauczyłem się porzucać różne małe przyjemności, które w ogóle, które było naszpikowane moje życie. Rozumiesz? Nauczyłem się porzucać te rzeczy. Jak miałem pieniądze jakieś, to miałem te pieniądze na określone rzeczy. Jak widziałem, że mnie na coś nie stać, to nie wydawałem na to, że tych pieniędzy. Rozumiesz? Ktoś gdzieś jechał, a ja nie mogłem. Bo miałem konkretne pieniądze na konkretne rzeczy, którymi miałem zrealizować swój cel. I ktoś mógł gdzieś jechać, ktoś mógł gdzieś iść, coś sobie kupić, ale nie ja. Rozumiesz? Bo ja kapitalizowałem. Mówię, nie. Tak nie będzie. Małe przyjemności mi tego nie zabiorą. Tłumaczyli mnie, z łaski. No wiem, dlatego mam taką determinację. Bo pod prawem bym tego nie wygenerował z siebie. Potrzebowałem łaski,
żeby takim być. Łaski. To właśnie ta łaska dała mi siłę. Ta łaska. To ona dała mi siłę. Jak byłem w świecie, to byłem człowiekiem przyjemności. Rozumiesz? Żaden był problem, że ciebie wciąć, wsadzić w kieszeń $1,500 i iść i przećpać. Ale ten kłopocik podarował mi się. Rozumiesz? I siódma rzecz. Naucz się wykorzystywać nadarzające się okoliczności w temacie zrealizowania danego zadania. Czy byś świadectwo o tym? Wykorzystywanie okoliczności. Naucz się wykorzystywać tych okoliczności. W każdych okolicznościach, rozumiesz, można coś odnaleźć. Wykorzystuj je. Zaprzęgaj do pługa. Informacje, kontakty, relacje, wszystko. Pod cel. Gdy będziecie uparci w wierze, to cel musi zostać zrealizowany. Rozumiecie? Upór w wierze zbawi cię. To cię zbawi. To cię uratuje od szeregu drastycznych decyzji, które gdybyś podjął, to straciłbyś wiele. Upór w wierze. Chcę, żebyście o tym wiedzieli i to bardzo rozumieli, ponieważ to będzie towarzyszyło całemu waszemu życiu. To się nie zmieni. Jako ludzie przebudzenia będziecie ludźmi, na których ten świat i całe piekło będą napierały o wiele bardziej. Diabeł nie może się mścić. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami na ten temat. Diabeł się nie mści, bo zemsta to jest zaplanowane działanie, w wyniku którego ma być ktoś ukarany za coś, co zrobił. To jest zemsta. Natomiast diabeł działa w systemie odwetowym. Polega to na tym, że kiedy my się przebijamy, rozumiecie, przebijamy się, aby szerzyć Boże Królestwo, tak? To wchodzimy na tereny, na których nie jesteśmy mile widziani. I iluzją jest to, że my tam sobie wchodzimy, a diabeł w ogóle ucieka. To jest nieprawda, że on ucieka. Rozumiesz? To jest nieprawda, że uciekają jakieś popierdółki małe. Ale mocarze najczęściej siedzą na miejscach. I wiesz, co czekają? Aż go dopchniesz do ściany. Bo on chce się pomocować z tobą. Dlatego jest napisane, tak? Bój toczymy. I to słowo bój toczymy oznacza, bierzemy się za pary z kimś. Ludzie by chcieli diabła na odległość huknąć. Ale wielokrotnie musisz się wziąć za pary z życiem, z jakąś sytuacją. Rozumiesz? Z jakąś strukturą demoniczną. I musisz go pchnąć. A on wielokrotnie z powrotem będzie chciał w ciebie uderzyć. Bo to jest jak zwierzę postawione pod ścianą, które kiedy jest ranne, rozumiesz, to w panice zaczyna cię atakować. I musisz być uparty. I nie wolno cię cofnąć. Musisz wierzyć, że twój cios rozwali mu łeb. Musisz wierzyć w to. Musisz w to wjechać. Wielokrotnie pomóc sobie kimś. Rozumiesz? I powiększyć swoją wiarę, o wiarę innych ludzi, którzy spowodują, że te szarpnięcia diabelskie będą łatwiejsze do zniesienia. Ale upór zawsze będzie ci towarzyszył. I chcę, żebyście byli upartymi ludźmi, jak święte muły, które mają klapki na oczach. Jak zaczynają coś wierzyć, to idą do przodu i mówią: nie, nie cofnę się w żaden sposób. Nie zaniecham tego tematu. Nie powiem do mojej duszy: w porządku, duszyczko. Idę sobie tam gdzieś tam, tam jest inny kościół, taki fajny. No i tam sobie siedzą i się bujają. I tam jest super, tam tak Pan działa, jest taka łaska. Głupota. Tam ludzie nawet nie dotykają tego środowiska. Nawet nie dotykają. Rozumiecie?
Oni to oglądają tylko w ogóle w telewizji, to czym ty żyjesz na co dzień. Oni oglądają w filmach sensacyjnych to, czym ty żyjesz na co dzień. Oni czytają o tym w książkach chrześcijańskich. Mówi, wow, tamten brat miał takie przeżycia. A co twoje normalne przeżycia? Oni nie dotykają w ogóle wielokrotnie uporu w najmniejszym stopniu. Ale upór to musi być twoje drugie imię. Rozumiesz? Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję ci za to słowo. Ja chcę, żeby to słowo wykonywało teraz pracę. Ja chcę, żeby moc twojego świętego ducha z tego słowa przenikała na ludzkie dusze i ciała. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie w naszym kościele i zespole byli upartymi w wierze ludźmi, aby nigdy w żadnej sytuacji nie wycofywali się z wiary. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że wszelkie diabelskie potrzeby o tym, aby się cofnąć, aby gdzieś w jakikolwiek sposób dać tył. Ojcze, ja teraz ogłaszam, że to jest przeklęte. Ja mówię w imieniu Jezusa, że Boże aniołowie będą wspomagać ludzi wiary, że będą pomagać i przebijać się przez demoniczne strefy, które są nieprzyjazne dla życia. Ojcze, ja modlę się o to i dziękuję ci za to w imieniu Jezusa. Amen.